Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj zapraszam na przepyszny dżem domowy. Dużo lepszy niż ten ze sklepu, bo przede wszystkim nasycony owocami i oczywiście na bazie soku tych owoców, bez dodawania wody. Jeśli chodzi zwłaszcza o truskawki, które tej wody mają sporo. Truskawki niestety nie żelują tak dobrze jak śliwki, dlatego proponuję dodać tutaj naturalną pektynę jabłkowo-owocową. Można ją nabyć w wielu sklepach stacjonarnych, czy też online, bądź na Allegro. Przygotowałam przepis na 2 kg truskawek. Potrzebujemy tutaj niedużo cukru. Uważam, że ta ilość, którą tutaj podaję, około 330 g, czyli takie półtorej szklanki. Mniej więcej 380 ml cukru, ilość całkowicie wystarczająca, dżem jest bardzo dobry w smaku, polecam. I około 30 g wspomnianej pektyny jabłkowo-cytrusowej, tak jak widzicie na filmie. Nabyłam tutaj produkt ekologiczny, możecie się zainspirować, polecam, bardzo dobrze się sprawdza. Ważne, żeby te truskaweczki rozdrobnić. Głównie chodzi o to, żeby nie przedłużać gotowania, żeby jak najkrócej ten dżem sporządzać, ponieważ truskawki to delikatne owoce. Wystarczy im kilka minut obróbki termicznej, żeby były miękkie, bo długie takie gotowanie sprawi, że one też ściemnieją. Na początek do truskawek dodaję jedną szklankę cukru, a pół tej szklanki cukru, który tam widzieliście wcześniej, zostawię do wymieszania razem z tą pektyną jabłkowo-cytrynową. Truskawki z cukrem wstawiam na grzanie, ale delikatne, nieraptowne. Nie dodaję tutaj wody, więc tym bardziej tak robię, ale jeśli chcecie, możecie odrobinę tej wody dodać, jeśli obawiacie się, że Wam się przypalą. Generalnie dżemy trzeba ciągle mieszać. W międzyczasie umyte słoiki wstawię do piekarnika na około 95 stopni, żeby sprawić, by były sterylne. Tak mniej więcej na około 4-5 minut. Po krótkim, bardzo delikatnym gotowaniu truskawek dodaję wymieszaną pektynę jabłkowo-cytrynową z cukrem. Mieszam ponownie, dokładnie już teraz, bardzo dokładnie, żeby ta pektyna i cukier rozpuściły się, i gotuję bardzo delikatnie w dalszym ciągu, około 2 minut cały czas mieszając. Żeby utrwalić ten piękny truskawkowy kolor, by tak szybko nie ciemniał, warto dodać trochę soku z cytryny. U mnie akurat sok z połowy cytryny, ale oczywiście możecie dać z całej cytryny. Ponownie już krótko mieszam całość, bo zbliżamy się do końca. Często się zdarza, że pojawia się taka pianka na wierzchu z gotowania tych truskawek. To możecie po prostu tą piankę zdjąć łyżką, jej za wiele nie będzie, możecie ją sobie zostawić jako dodatek na przykład do lodów. Tak jak widzicie na filmie, mam tam w niewielkiej miseczce może 2-3 łyżki. Wlewam gorący dżem do słoików. Po czym dokładnie zakręcam słoiki. Wstawiam do nagrzanego piekarnika około 100, może 110 stopni, nie za dużo, i pasteryzuję około 20 minut. Zostawiam na uchylonym piekarniku do wystudzenia. Jak widzicie, nieskomplikowane, bardzo szybkie przygotowanie. Tutaj widać, jaki dżem wychodzi, wspaniały, polecam. Życzę bogatej spiżarni, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.